Ten dzień wyboru pamiętam, on był bardzo dla mnie nietypowy. Mianowicie ja byłem wtedy za granicą na konferencji naukowej. To było w Grenoble we Francji. I wrócili i mój. I mieszkałem w domu mojego przyjaciela. To był Anglik pracujący tam w Grenoble. I wracaliśmy z posiedzenia piechotą i przyszliśmy do ich mieszkania i mój przyjaciel otworzył radio i wtedy za chwilę usłyszałem te znane słowa o wyborze Karola Wojtyły i potem jego krótkie przemówienie. No oczywiście to było zaskoczenie, ale nie zdziwienie, jak powiadam. Później miałem kilka telefonów, to znaczy telefony do naszego mieszkania odebrała moja żona i tym, którzy dzwonili, podała numer telefonu tego mojego przyjaciela w Grenoble. Więc miałem no, dosłownie kilkanaście minut po wyborze. Jeden telefon z Paryża zresztą, ale od Polaka mieszkającego w Paryżu. A potem ja spałem w osobnym pokoju, który był pokojem ich dziecka, którego widocznie, które na ten czas przeniosło się do rodziców. I w nocy o godzinie jakiejś drugiej czy trzeciej zadzwonił telefon. Oczywiście byłem przekonany, że to jest telefon do gospodarzy, pewnie z jakąś ważną sprawą. I nagle słyszę pukanie i żona mojego przyjaciela mówi, że to jest do mnie telefon. No oczywiście bardzo ją przepraszałem, a rozmówca powiedział, słuchaj, ja musiałem zadzwonić, bo to jest za ważna sprawa. Trudno, wytłumacz to swoim przyjaciołom, że jak zostaje wybrany papieżem Polak, to nie jest ważne, czy dzwoni o trzeciej w nocy, czy o czwartej po południu. Otóż ciekawe jest to, że tych dwóch moich rozmówców obaj byli Żydami. I w żadnym wypadku nie, znaczy nie byli chrześcijanami, byli Żydami, no, czy wierzącymi, czy nie, to nie wiem, ale w każdym razie uważali, że to jest tak ważny ewenement, że muszą się ze mną porozumieć, jako przyjacielem nowo wybranego papieża. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po paru dniach, to było napisanie listu z gratulacjami, czy z wyrażeniem jakiejś właśnie radości do nowo wybranego papieża. Przyznam się, że nie spodziewałem się odpowiedzi. Może tu powiem nawiasem, że moja korespondencja z papieżem to jest tyle listów, prawda? Papież odpowiadał na każdy list. To znaczy, to nie było tak, że prawda, on odpowiadał, on pisał tylko w jakiś wariant. Każdy list był, to była ta grzeczność monarchy, prawda, z jego strony. No więc w tym wypadku także odpowiedział na mój list. Aha, ja napisałem w tym liście, że jedną
jedna rzecz, dwie rzeczy, z powodu dwóch rzeczy przychodzi mi żałować. Jedna rzecz, że nasze wyprawy górskie już należą do przeszłości i nasze seminaria, nasze dyskusje należą do przeszłości. I na to w jego odpowiedzi znalazłem taką rzecz. No, co do wypraw, muszę się z tobą zgodzić, ale nie widzę powodu, żebym się miał zgodzić co do seminariów. Urządzajmy te seminaria w nowych warunkach, na przykład w rezydencji letniej papieży w Castel Gandolfo, co jakiś czas, no powiedzmy, później ustaliliśmy, że najlepsza częstość tych spotkań to jest raz na 2 lata. I pierwsze takie spotkanie odbyło się w sierpniu w 1980 roku. Pierwszy sierpień 80, a ostatnie? A ostatnie z jego udziałem również w sierpniu w 2003 roku. Ale jeszcze w 2004 roku, może powiem tak, zawsze w tych latach, w których nie było spotkań, ja udawałem się do Rzymu, żeby umówić z papieżem następne spotkanie. Chodziło mi o ustalenie zarówno listy uczestników, jak tematyki. Otóż w 2004 roku, w sierpniu, pojechałem do Rzymu, a właściwie do Castel Gandolfo, żeby omówić to następne spotkanie planowane na rok 2005. No i omówiłem. Papież miał trudności z mówieniem już wtedy, ale jednak coś nie coś powiedział. W każdym razie zaaprobował zarówno listę uczestników, jak tematykę. No i ja w pewnej chwili powiedziałem, no to ja rozumiem, że mamy aprobatę Ojca Świętego. I księdza biskupa, to znaczy zwróciłem się do Dziwisza. I na to papież powiedział tak, jak najbardziej, a Dziwisz powiedział, nie, papież powiedział inaczej. Tak, jeśli Pan Bóg pozwoli. Jak wiadomo, nie pozwolił. Natomiast Dziwisz powiedział, ja jestem przeciwny, bo papież musi być oszczędzany. Ale tu rządzi papież, więc niech będzie tak, jak on chce. To było ostatnie moje widzenie Jana Pawła II w sierpniu w 2004 roku. Byłem z moją wnuczką Teresą. Te spotkania miały być spotkaniami i były, na których papież może wypowiadać się swobodnie. Oczywiście przy przypadkowym doborze uczestników nie można było wykluczyć, nie można by było wykluczyć jakiegoś nadużycia ze strony kogoś. Co papież powiedział na taki czy inny temat, co mogłoby być pewnego rodzaju sensacją, no bo to jednak papież coś mówi o sprawach, które jakoś są związane z wiarą czy z religią naszą. I dlatego była od samego początku między nami umowa, że to jest spotkanie przyjaciół. Niektórzy z nas byli przyjaciółmi i moimi, i papieża, czy tam i papieża, i moimi, a niektórzy byli tylko moimi, ale przez to było zawarte pewne gentleman agreement, że
nie będzie tutaj jakiegoś dążenia do sensacji. Raz miał uwagi dotyczące, uwagę dotyczących, dotyczącą w tym przypadku jednej osoby, ale ze zrozumiałych względów nie powiem panu, o kogo chodziło. Również w dwóch chyba przypadkach miało miejsce wprawdzie nie jakieś opublikowanie rzeczy niestosownej przez któregoś z uczestników, ale raz czy dwa razy, chyba dwa razy, nasi koledzy napisali listy do papieża krytykujące jakiś tam aspekt, pouczające niejako papieża, że niewłaściwe jest to czy tamto w tym, co było dyskutowane, czy tam nawet może wie inaczej, co było przez niego przyjmowane. Papież oba te listy pokazał mi, był wyraźnie niezadowolony, że takie listy otrzymał, ale w każdym razie uważał za stosowne, że ja powinienem o tym wiedzieć. To były drobne rzeczy, ale no do pewnego stopnia nieprzyjemne. Tak, to było też ustalone od samego początku, że to będą spotkania podobne, jakie miały miejsce w Krakowie, chociaż organizacyjnie inne, czyli to będą spotkania Polaków, mówiąc, czyli językiem spotkań będzie język polski. Ale były wyjątki od tego, mianowicie raz na jednym czy dwóch, może nawet na trzech spotkaniach brał udział profesor, mam nadzieję, że nie zniekształcam nazwiska, Pacholczyk. To jest wybitny astronom polski, ale obywatel Stanów Zjednoczonych. A prócz tego, to była taka oryginalna sprawa. Ja tutaj wspomniałem na samym początku, że jestem doktorem honorowym Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Otóż mój stosunek do tego instytutu był, moje relacje z tym instytutem trwały kilkadziesiąt lat. Byłem w Radzie Naukowej. Niedawno dopiero przestałem być członkiem Rady Naukowej tego instytutu. Otóż w czasie, że się tak wyrażę, gorbaczowowskim, przestała być tępiona religia w Związku Radzieckim. Jeszcze Związek Radziecki istniał, ale przestała być tępiona i uruchomiono niedaleko Dubnej, właściwie można powiedzieć niemalże na terenie Dubnej, cerkiew prawosławną, i zaprzyjaźniłem się z proboszczem tej cerkwi, o którym opowiadałem papieżowi, i papież zaproponował, żeby go zaprosić na seminarium. Pod warunkiem, że jego biskup prawosławny, lokalny, zgodzi się na jego udział. Ja mu to, natomiast finansowo będzie to pokryte przez Watykan.
Ja przy kolejnym pobycie w Dubnej temu księdzu to zaproponowałem. To był, jego nazwisko jest Aleksandr Siemionow. I ten ksiądz Siemionow dostał to pozwolenie od swojego biskupa. Może teraz by nie dostał, a może, bo, ale wtedy jeszcze stosunki między Kościołem Rzymskim a prawosławnym nie były takie zaognione i był na jednym z seminariów w Castel Gandolfo. Miał referat oczywiście po rosyjsku, to był jedyny wyjątek, kiedy był referat w innym języku. Zaproszeni wygłaszali referaty. Po każdym referacie była dyskusja. Dyskusja na ogół trwała tyle samo czasu, albo nawet dłużej niż referat. Papież zabierał głos w dyskusji, no znaczy ja jako przewodniczący udzielałem mu głosu, tak jak każdemu innemu. No oczywiście nie odbierałem głosu, ale nikomu nie odbierałem na ogół głosu. Najwyżej jak ktoś się rozgadał, to mówiłem, żeby się streszczał, no ale papieżowi tego nie mówiłem. Natomiast jak to zresztą tutaj powinno być w tej książce przykładowo wybranej. No właśnie, Ojciec Święty, każdy z nas ma jakieś przemówienie końcowe. Nie każdy z nas, ale wielu z nas. I na przykład ja mówię o tym, jak te spotkania jeszcze w czasach krakowskich u nas w domu na Świętego Marka i na wyprawach w Beskidy łączyły się nierozerwalnie z osobą Karola Wojtyły. I zwykle właśnie na to zakończenie też zabierał głos Ojciec Święty, który właśnie na przykład mówi: we wrześniu, gdy w górach spadł już pierwszy śnieg, razem z Jurkiem Janikiem, znaczy ze mną, z Jasią, moją żoną, z fizykami, wybraliśmy się na wyprawę beskidzką, która zaczęła się w Zawoi od Babiej Góry, a skończyła się chyba gdzieś za Mogielicą. Ma pan przykład, prawda, jak Ojciec Święty tego rodzaju rzeczy pamiętał. I potem pisze tak: zaczęliśmy to wszystko wtedy wałkować, znaczy dyskutować. To wałkowanie trwało długo, toczyło się przez różne wyprawy, przeważnie piesze. Nie potrafiłbym ich wszystkich wymienić, a także zimą narciarskie. A po 78 roku przeniosło się do Castel Gandolfo. I trzyma się tutaj mocno. To były jego słowa. Poza tym byliśmy albo raz dziennie, albo na obiedzie wspólnym z papieżem, albo na kolacji. Gdzie też się toczyła rozmowa. W latach 80. na przykład, to czyli w czasie stanu wojennego, był ciekawy, był zainteresowany problemem istnienia czy nieistnienia represji na uniwersytetach, jakich i tak dalej. A później, na przykład wtedy? A później to właśnie, czy suwerenność, czyli w jakimś sensie wolność, ma tylko dobre strony. Zaczynało się wszystko mszą świętą w kaplicy, o ile pamiętam, o godzinie 7:30 rano. Ale na śniadanie szliśmy do siebie. Tam, gdzieśmy nocowali, to zwykle był dom takiej grupy Focolari w
Castel Gandolfo. Jeżeli jedliśmy obiad razem z papieżem albo kolację razem z papieżem, to papież mnie prosił, żeby wyznaczyć kogoś, kto będzie siedział koło niego, i ja to zwykle robiłem, starając się zapewnić to, żeby możliwie każdy przeżył to bardziej bliskie spotkanie z papieżem, gdzie mógł nawet o swoich osobistych sprawach rozmawiać. Referenci, którzy zgłaszali do mnie referaty, mogli mówić o czym chcą. Ale na niektórych spotkaniach było zasugerowane pewne hasło, które jednak referentów nie obowiązywało. A niektórzy się jednak do tego hasła stosowali. Papież uważał, że nauki szczegółowe są źródłem poznawania prawdy komplementarnym do poznawania prawdy z jednej strony przez filozofię, a z drugiej strony przez wiarę, przez religię. To znaczy, że są jak gdyby te trzy, to znaczy papież niejednokrotnie nawet mówił, że pismo, z jednej strony objawienie służy do poznania prawdy, a z drugiej strony nauka daje, przy czym przez naukę rozumiał zarówno nauki szczegółowe, jak filozofię. Można by powiedzieć, że to wszystko mogłoby się odbywać bez niego i zresztą obecnie się odbywa. Ale nie mogę nie powiedzieć tego, że obecność papieża na tych spotkaniach była dla nas wszystkich inspiracją. I naturalnie pokazanie konkretnie jaką to jest nieuchwytne, nie potrafię tego zrobić, ale ta obecność była ważna. Ja myślę, że to też można zrozumieć w ten sposób, że każdy się bardziej starał. Także muszę powiedzieć, że poza tym cały ten tryb życia przez te trzy dni, zaczynając od mszy świętej, potem seminarium, potem wspólny posiłek z papieżem, albo obiad, albo kolacja, to wszystko stanowiło jak gdyby kontynuację tego, co zaczęliśmy w Polsce przedtem na wyprawach górskich, to znaczy istnienie czegoś w rodzaju gminy chrześcijańskiej. Mimo że nie wszyscy byliśmy sensu stricto chrześcijanami, to znaczy chyba w ochrzczeni byli wszyscy, ale nie wszyscy uważali się za ortodoksyjnych katolików, niektórzy przyznawali się raczej do agnostycyzmu, a ten ksiądz Siemionow był księdzem prawosławnym, ale on był tylko raz. Opowiem o jednym zdarzeniu bardzo znamiennym. Otóż w roku 1990, chyba w czerwcu, byłem z moją żoną w Dubnej w związku z kooperacją, którą z tym instytutem mamy, i spotkałem starego profesora Ilia Michajłowicza Franka, który notabene był laureatem Nagrody Nobla
Nie widzieliśmy się od dłuższego czasu, on już był na emeryturze i gdy spotkaliśmy się, powiedział: a profesorze, ja już nie bywam w instytucie, ale jeżeli pan jutro będzie, to bardzo zapraszam do mnie, do mego dawnego gabinetu. Sekretarka nam zrobi herbatę. Przyjdźcie z żoną, no i to porozmawiamy. No i przyszliśmy. I to było w dniu, w którym wyjeżdżaliśmy z Dubnej. Po południu mieliśmy pociąg. I Frank też przyszedł i powiedział tak: profesorze, ja chciałem wam powiedzieć, że ja przez całe moje życie byłem agnostykiem, z wyjątkiem dzieciństwa, bo w dzieciństwie chodziłem do cerkwi. I chcę wam powiedzieć też, że spotkała mnie wielka radość, że pod koniec mego życia jestem znowu człowiekiem wierzącym, chodzę czy jeżdżę, wożą mnie do cerkwi i przystępuję do sakramentów. Powiedzcie to swojemu przyjacielowi Janowi Pawłowi II. Ten prawosławny Rosjanin przecież nie uznawał papieża za swoją zwierzchność, prawda? Tym niemniej to bardzo dobitnie powiedział, tak podnosząc głos. No i wyjechaliśmy z moją żoną, przyjechaliśmy do Krakowa. I za 2-3 dni, tym razem samochodem, jechaliśmy do Rzymu, właśnie na spotkanie z papieżem. I wyjeżdżając z Krakowa, zauważyli panowie, że ten instytut jest na peryferiach miasta. Ja zatrzymałem się przy wartowni i zadzwoniłem z wartowni do mojej sekretarki i spytałem się, czy nie ma do mnie jakichś listów. I ona przyszła na wartownię i przyniosła mi telegram z Dubnej, że Ilja Michajłowicz Frank wczoraj zmarł. Więc ja byłem może ostatnią, no może nie ostatnią osobą, ale na pewno ostatnim z tych partnerów naukowych, prawda, Ilja Michajłowicza, z którym on przed śmiercią rozmawiał i o takiej ważnej i bardzo znamiennej rzeczy. Oczywiście jak tylko przyjechałem do Castel Gandolfo, powiedziałem o tym papieżowi, papież odprawił mszę świętą w jego intencji. Ja myślę, że ja byłbym takim powierzchownym chrześcijaninem, który czasem chodzi, czasem nie chodzi do kościoła, który może ma też ambiwalentne podejście do problemu prawdy. Może nawet wierzyłbym w relatywizm prawdy, podczas gdy spotkanie wówczas w kościele świętego Floriana i wszystko późniejsze z Karolem Wojtyłą zmieniło całe moje życie i mojej żony również. Także nasza rodzina była w jakiś sposób naświetlona czy prześwietlona tym stosunkiem z Ojcem Świętym. Z Ojcem Świętym, przedtem jeszcze nie Ojcem Świętym, a później Ojcem Świętym.